Kolejne pytanie. Czy dieta keto jest dla wszystkich? Pani Mariola. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kawka, Klinika Medycyny Zintegrowanej Kawka je. Kolejne pytanie. Czy dieta keto jest dla wszystkich? Pani Mariola. Tu zdania są podzielone. Natomiast ja powiem troszkę od siebie. Wszystkie badania archeologiczne wskazują na to, że od 3 milionów lat nasi przodkowie byli praktycznie w 100% mięsożerni. Nasze układy pokarmowe są mięsożerne, nasze ciała są mięsożerne i od 3 milionów lat jedliśmy praktycznie tylko i wyłącznie mięso. I oczywiście znajdziecie dużo opracowań i dużo dziwnych teorii na ten temat, że to jest nieprawda, że głównie jedliśmy owoce. No tylko kochani, powiedzcie mi, skąd w Polsce w zimie, na jesień ludzie mieli owoce? Tak? Skąd mieli ziemniaki, skąd mieli kapusty, skąd mieli sałaty? Rolnictwo tutaj na naszych terenach zaczęło powstawać średnio dopiero od 10 tysięcy lat, więc przez 3 miliony lat. I na to są badania naukowe, są odkrycia archeologiczne, ponieważ po kościach, czyli po tym, z czego kości się składają, jakie mają substancje w środku, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić, co ludzie jedli. Czy byli roślinożercami, czy byli mięsożercami, czy jedli jedno i drugie. I te odkrycia archeologiczne pokazują, tam się to sprawdza po izotopie azotu, że zwierzęta roślinożerne tego izotopu azotu mają niewiele, tam powiedzmy do 7, zwierzęta mięsożerne mają nawet do 14, czyli gdzieś tam między 10 a 14, na przykład wilki. Co się okazuje? Okazuje się, że te badania kości, szkieletów ludzi pokazały, że ten izotop azotu był tam nawet na poziomie 15 u nas ludzi. Więc wychodzi na to, że my ludzie byliśmy jednym z najbardziej mięsożernych gatunków, jakie w ogóle istnieją. Dlatego mogły rozwinąć się nasze mózgi, ponieważ wydatek energetyczny naszego organizmu na to, żeby działał mózg i działał układ pokarmowy, jest jeden, ponieważ układ pokarmowy, mózg jest jakby jednym narządem, jednym systemem w naszym organizmie. I teraz jeśli nasz organizm będzie zużywał dużo energii do trawienia, a dużo energii do trawienia zużywa przede wszystkim na rośliny i właściwie tylko na rośliny, ponieważ rośliny zawierają w sobie olbrzymie ilości substancji toksycznych i olbrzymie ilości substancji nienaturalnych dla naszego organizmu, ponieważ my składamy się z mięsa, a nie składamy się z substancji roślinnych, więc organizm musi substancje roślinne strawić i przerobić na te substancje, które potrzebujemy my, czyli żeby nasz organizm mógł stworzyć mięso. W związku z czym ten wydatek energetyczny do trawienia mięsa jest bardzo duży. Jeśli mówicie, to nieprawda, bo przecież to mięso się długo trawi, a rośliny trawią się krótko, to kochani, zobaczcie sobie, przejrzyjcie dokładnie, jak wyglądają układy pokarmowe wilka, jak wyglądają układy pokarmowe lwa, jakie one są krótkie i zobaczcie, jak wyglądają układy pokarmowe typowych roślinożerców. Jak już wiecie, wszystkie zwierzęta trawożerne mają 4 komory, czyli 4 żołądki. 4 komory w żołądku, tak? Czyli tak naprawdę 4 żołądki. Mają bardzo długie jelita. My ludzie mamy je bardzo małe i bardzo krótkie. Dlatego zwróćcie uwagę, jak wyglądają ludzie, a jak wyglądają małpy, czy jak wyglądają goryle. My ludzie żebra mamy prosto i jeszcze tutaj na końcu mamy je wklęsłe do środka, dlatego że mamy bardzo mały i bardzo krótki układ pokarmowy. Jest to możliwe tylko dlatego, że nasi przodkowie przez 3 miliony lat, średnio się tak mówi, niektórzy mówią, że dłużej, niektórzy, że krócej, ale średnio około 3 miliony lat strawił właściwie tylko mięso. Dlatego nie mamy takich żeber i takich wielkich brzuchów jak goryl, ponieważ goryl dlaczego ma taki wielki brzuch i bebechy? No dlatego, że jego układ pokarmowy musi być przystosowany do jedzenia roślin, a nasz układ pokarmowy jest przystosowany do jedzenia mięsa. W związku z czym jesteśmy mięsożerni. W 100% genetycznie nasi przodkowie jedli praktycznie tylko mięso. I teraz, jeśli wydatek energetyczny na trawienie był u nas coraz mniejszy, ale jedliśmy rzeczy, które są dla nas najbardziej odżywcze, no bo chyba to, że mięso jest
o wiele, wiele bardziej odżywcze niż rośliny, to chyba mam nadzieję, że każdy z Was wie, jeśli nie, to zachęcam do oglądania moich wykładów czy przeczytania artykułów, to będziecie Państwo dokładnie to wiedzieć. I tak jest, to wtedy dopiero nasze mózgi mogły zacząć się rozwijać. I nasze mózgi przez ostatnie 3-4 miliony lat urosły z 350 ml do, w sumie, jeśli cofniemy się w historii wstecz, jakieś 10-20 tysięcy lat do tyłu, czyli taki malutki, krótki kawałeczek, to okazuje się, że nasze mózgi wtedy miały największy rozmiar, czyli 1600 ml. Tak? Więc zobaczcie Państwo, jak potężny skok zrobiły nasze mózgi. Dlaczego? Dlatego, że jedliśmy produkty, które wymagają najmniej energii do strawienia i produkty, które są dla nas najbardziej wartościowe i najbardziej odżywcze. Dzięki temu mózg miał energię i mózg miał wartości odżywcze, żeby rosnąć. Nasze mózgi dzisiaj są mniejsze. Średnio mają około 1,35-1,4, czyli 1350-1400 ml, ale to dlatego te mózgi zaczęły się kurczyć dopiero od 20 tysięcy lat. Dlaczego zaczęły się kurczyć? No wtedy jeszcze nie mieliśmy telewizji. Dzisiaj mamy telewizję, no więc kochani, mózgi kurczą się od oglądania telewizji, od słuchania radia, od czytania brukowców typu, no nie będę tutaj mówić, bo nie chcę się ponarażać, tak, ale generalnie praktycznie wszystkich gazet i od tego kurczą się oczywiście nasze mózgi, trochę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast nasze mózgi zaczęły się kurczyć od 20 tysięcy lat, jeśli nie było jeszcze mediów od tego, że weszło rolnictwo. Zaczęliśmy jeść coraz więcej roślin, zaczęliśmy jeść coraz mniej mięsa i to doprowadziło do sytuacji, że nasze mózgi teraz są coraz mniejsze, a my mamy coraz więcej problemów zdrowotnych i coraz więcej problemów z układem pokarmowym. Więc jeśli ketoza, czy keto jest dla wszystkich, kochani, mięso jest dla wszystkich, tak mogę powiedzieć, że produkty zwierzęce będą dla wszystkich. I teraz jeśli ktoś, nasi przodkowie przez 3 miliony lat jedli produkty od zwierzęce przede wszystkim, to znaczy, że nasi przodkowie przez 3 miliony lat żyli w stanie ketozy dietetycznej. I ketoza dietetyczna jest najzdrowszą formą jakby odżywiania dla naszego organizmu. Ja już nie mówię tak ogólnie, tak, bo jeszcze w ketozie można powykluczać wiele rzeczy, ale tak naprawdę ketoza w karniworze, tak, czyli ketoza głównie oparta na produktach mięsożernych, a nie rolnych, daje najlepsze rezultaty dla naszego zdrowia. I możecie tu mówić, że będzie inaczej albo coś. Ja polecam sprawdzić, jeśli ktoś mi nie wierzy. Przejdźcie Państwo na pół roku. Przez pół roku jedźcie jajka, jedźcie mięso, jedźcie ryby, jedźcie dużo tłuszczów od zwierzęcych i zobaczycie Państwo, jak za pół roku będziecie się czuć. Ja to zrobiłem już u siebie, bo jak już wielokrotnie mówię, od czerwca zeszłego roku jestem w stanie karni. Testuję karniwora i w wersji keto, czyli bez roślin, i w wersji keto z roślinami, czyli na kolację. Przez kilka miesięcy pozwalałem sobie na większą ilość roślin, głównie tutaj owoców, więc też większą ilość węglowodanów. I kochani, no, moja energia i moje samopoczucie, mimo tego, że zarówno w jednym, jak i w drugim wariancie jest, mogę powiedzieć, bardzo dobre, to jednak w tej wersji bez roślin ja po prostu tryskam, latam, fruwam, no nie wiem, jak mam to określić. Natomiast wystarczy, że wprowadzę trochę owoców, trochę produktów roślinnych i to tych zdrowych, takich nie zawierających lektyn, nie zawierających kwasów fitynowych, nie zawierających sztawianów i tak dalej, czyli tych wszystkich produktów antyodżywczych, o których mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, to i tak moje samopoczucie, moja energia zawsze trochę idą w dół. Więc i oczywiście są takie opinie ostatnio, że gdzieś widziałem w internecie, już nie będę tutaj też mówił personalnie, ale myślę, że tam te osoby, które śledzą internet i śledzą te gwiazdy internetowe, na pewno będą wiedzieć, o co chodzi. Pokazały się ostatnio takie fałszywe informacje, że Inuici, że Eskimosi żyją najkrócej, że chorują i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest absolutnie nieprawda. Tak, dzisiaj jest to prawdą, dlatego że Inuici, dzisiejsi Eskimosi nie jedzą tak, jak jedli kiedyś. Do tych plemion dotarła dzisiaj cywilizacja, więc te plemiona, które jadły przez całe życie tylko i wyłącznie tłuste mięso i tłuste ryby, teraz zaczęli spożywać pszenicę, zaczęli pić alkohol, zaczęli oglądać telewizję i teraz jeśli robi się badania na temat zdrowia tych osób, no to okazuje się, że te osoby są najbardziej chore i mówi się, że to jest, że mięso jest tego przyczyną. Ale kochani, to jest dokładnie ta sama sytuacja, co z Indianami. Indianie byli na ogół mięsożerni, odżywiali się bardzo zdrowo i byli bardzo zdrowi. Teraz weszła tam cywilizacja, oni zaczęli teraz jeść jak wszyscy i teraz chorują. Teraz mają wielkie brzuchy, są otyli i mają problemy zdrowotne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli organizm jadł bardzo zdrowo, to on bardzo dobrze funkcjonował. I teraz do takiego organizmu nagle zaczynamy wprowadzać toksyny, to ten organizm nie jest przygotowany do tego, żeby sobie z tymi toksynami poradzić. Więc osoby, które jadły bardzo zdrowo, a potem jedzą tak jak wszyscy, najmocniej
cierpią z tego powodu. W związku z czym były przeprowadzone badania, już teraz nie pamiętam, był taki pan, który jeździł po całym świecie, po wszystkich plemionach, mieszkał z nimi przez kilka lat, po to, żeby nauczyć się ich życia, żeby zobaczyć, jak oni żyją, jak funkcjonują, ale też jadł dokładnie tak samo jak oni. I zapiski z tych wszystkich dzikich plemion z lat 80., czy tam 70., 80. są takie, że Inuici byli narodem najzdrowszym, czyli żyli najdłużej i mieli najmniej chorób. Więc czyste, ekologiczne mięso dla nas ludzi, dla wszystkich ludzi, absolutnie dla wszystkich ludzi zawsze będzie najzdrowsze. Więc czy dieta keto jest dla wszystkich? Myślę, że tak. Oczywiście tylko no, trzeba czasami u niektórych osób będzie trzeba ją wprowadzać wolniej albo inaczej, albo robić modyfikacje ze względu na to, że przez wiele lat już odżywiacie się inaczej albo macie mocne, duże zaburzenia metaboliczne i organizm potrzebuje chwili czasu, żeby dojść do tego swojego idealnego stanu. Ale jeśli przetrwacie ten kryzys nawet u tych osób, gdzie ten organizm już zaszedł bardzo mocno za daleko, to jestem przekonany o tym, że dieta ketogenna, że mięso, że tłuszcze od zwierzęce, czerwone mięso jest idealnym, cudownym produktem dla nas wszystkich. Dziękuję kochani bardzo za wysłuchanie, za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.